Pod Frontanną Podcast. Siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku, znowu użyję tego żartu, Waszego ulubionego podcastu, a naszego też. Postanowiliśmy w tym odcinku dalej kontynuować tę formę z przedstawianiem Wam po jednej z naszych informacji, które myślimy, że warto byłoby przekazać. Jednakże będzie kolejna zmiana, ponieważ początkowe założenie, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać nasz pierwszy odcinek, było takie, że po prostu mają być to luźne rozmowy na tym kanale, które można sobie włączyć w tle przed spaniem, czy po prostu robiąc rzeczy. No to po prostu teraz troszeczkę do tego wrócimy eksperymentalnie. Zobaczymy, czy Wam to siądzie. Jeśli słuchają nas osoby, które jakby słuchają tego cyklicznie w miarę, albo no, słuchały więcej niż 15 minut czy sekund, no to dajcie znać koniecznie, czy taka forma, chociaż od czasu do czasu, Wam siada, czy jednak lepiej, jak to są stricte takie bardziej merytoryczne rozmowy idące jednym określonym kanonem, czy jednak właśnie taka freestyle'owa rozmowa też czasem się sprawdza. No ale zaczynając od rozmów, nie wiem, ponieważ zrobiłem długi wstęp, Pawełku, Damianie, może ktoś z Was chce zacząć? Ja mogę zastrzelić pierwszy naszych fanów. Słuchaczy, przepraszam, bo to teraz się mówi słuchaczy. Protesty, które trwające od 25 maja po śmierci George'a Floyda w Stanach, rozprzestrzeniły się po całym świecie, w większych miastach Australii czy Niemiec, również u nas w Warszawie. Ludzie tu mnie wyszli na ulicę i oprócz tego, co warte wspomnienia, protestowano w Brutelii, gdzie protesty rozwinęły się do poziomu zamieszek, także w Londynie, gdzie dochodziło do walk z policją, krótkotrwałych, ale zawsze. A także w Bristol, gdzie zburzono pomnik Edwarda Colstona, który był XVII-wiecznym handlarzem niewolnikami. Potraktowano go na tyle niemiło, że za pomocą lin zrzucono jego pomnik z sokołu, a następnie przytoczono go na nadbrzeże i wrzucono do rzeki. I podobnie dzieje się w Stanach, gdzie protestujący niszczą pomniki dawnych secesjonistów. Wiedziałem, że będę miał problem z tym słowem. Ale i drugi obóz, który nie jest przeciwnym obozem, ale drugi obóz protestów w Kazachstanie podczas pierwszych od momentu poluzowania restrykcji demonstracji aresztowano kilkadziesiąt osób. Zatrzymani byli, są zwolennikami opozycji, którzy domagali się przede wszystkim umorzenia długów ludzi, którzy zostali dotknięci kryzysem związanym z koronawirusem. I tak na zakończenie, w Rzymie doszło do walk uczestników antyrządowego wiecu ze środowisk neofaszystowskich z siłami porządkowymi, czytaj ze specjalnym oddziałem sił policji do tłumienia zamieszek, który wiedząc o wiecu przyjechał i obstawił całą okolicę. I na wiecu, wiec rozpoczęto i na wiecu wznoszono hasło Duce, chyba dobrze tu mówię, tak. Na cześć faszystowskiego przywódcy Włoch Benito Mussoliniego. I tak kończąc trochę żartobliwie, walka pomiędzy wiecującymi, uczestnikami wiecu, a siłami porządkowymi była walką na miarę obecnych czasów w dobie koronawirusa, ponieważ manifestujący robili najwięcej zamieszania rzucając butelkami, a także innymi przedmiotami, natomiast policjanci odpowiedzieli wodą z hydrantu. No, zdalnie wszystko. Dokładnie. Ciekawe, czy te odległości 2 metrów były. No myślę, stary, że na pewno, no social distancing. Po tej armatce to na pewno. No, dokładnie. Ale po tym, co powiedziałaś o Włoszech i o tych neofaszystach, to mi się przypomniał ten mem, który był głośny jakiś na początku epidemii koronawirusa, że lata 20 zaczynają się jak zawsze. No, to prawda. No, Właśnie na podstawie trochę tego mema, znaczy miałem go na uwadze tworząc właśnie, przygotowując materiał dzisiaj. No a my, jak zwykle, nie możemy mieć nic fajnego i u nas nie ma żadnych zamieszek. Tak, żadnych neofaszystów, żadnych... Czy jeszcze kiedyś a propos... Chociaż z tymi neofaszystami to bym... Kiedyś... Wiesz, jeszcze... To bym nie powiedział. To chyba no. Lepiej, bo chodzi, że to ja jak zwykle szukam sensacji jakieś gdzieś się da, nie? W ogóle, a propos jeszcze to parę lat temu ładnych, jak jeszcze były dymy na Marszu Narodowym, który to był rok, Boże, 2013? 11 albo 12 chyba. Nawet, no... Na pewno jak było 11, to wtedy był bardzo duży dym, to okay. Pamiętam, ale w późniejszych latach chyba to... Liceum no, się ale... było chyba takie. No i na następne pamiętam, jak się zaczyna, znaczy jakby no było wydarzenie i że no, będzie Marsz Niepodległości, blablabla, pewnie będą zabijać ludzi i w ogóle. To właśnie akurat strasznie mnie rozbawił do dzisiaj, pamiętam ten komentarz, że coś tam było a propos rzucenia tymi kamieniami z bruku i ktoś napisał, że sam układałem, to sam kurwa będę rzucał. ale no, dobra.
A propos, znaczy nie, w sumie nie da się tutaj zrobić płynnego przejścia, więc po prostu mój newsik jest taki, nie, że czekaj, jako... poczekaj. Ty chcesz? Nie, ty mówisz o bruku, stary. Mówisz o bruku. No. Brukiem mogą być wyłożone ulice. A po ulicach jeżdżą samochody, które muszą się podporządkować pod prawo ruchu drogowym. Proszę, no zrobienie płynne przejście. Bailando, dziękuję. No i co? No właśnie. Dzieje się rzecz pozytywna, zaskakująca i ewidentnie ktoś w Sejmie słucha naszego podcastu i słyszał moje narzekanie. Najbardziej opiniotwórczy podcast w Polsce. Mam możliwość dokładnie kształtowania prawa w to tym my, kraju. To my, Polacy. Więc no właśnie, jeśli chcecie być opiniotwórczy, jeśli chcecie być strynami, to słuchajcie nas. Ale jakie będą ułatwienia? No właśnie, słowo klucz, ułatwienia po raz pierwszy dla kierowców. Wow, niesamowite. Jest ustawa, mam nadzieję, że zdąży wejść przed 20... Znaczy no, tak podejrzewam, że wejdzie przed wyborami, ale mam nadzieję, że stanie się to przed 24, ponieważ wtedy mam umówioną wizytę w ratuszu o przejestrowanie samochodu. No właśnie, bo będą odchodzić koszta. Będą odchodzić koszta, ponieważ ustawa przewiduje, że nie będzie trzeba już mieć tej takiej nalepki, której za chujaszka się nie dało nigdy odlepić bezproblemowo z szyby. I co jest trochę w sumie dziwne, bo tak naprawdę jak tej naklejki z tej srebrnej, takiej z przodu, co masz za szybą. Z numerem rejestracyjnym? Tak. To jest trochę w sumie dziwne, bo jakby no zawsze jak na przykład zdjąłeś, podmieniłeś sobie blachy czy coś, no to ta nalepka zostawała, no nie? I no jakby zawsze na kamerach można było ją wyhaczyć. A teraz nie będzie, jeśli zajmiesz blachy, to jesteś teoretycznie nie do namierzenia. Przykładowo, jak będziesz chciał ukraść paliwo ze stacji, no nie? No ale no mniejsza. Ale nie będzie trzeba płacić tam 19,50 się za nią płaci. To nie będzie trzeba tego płacić, no bo jej nie będzie. Co więcej, nie trzeba będzie przerejestrowywać samochodu, znaczy inaczej, nie będzie trzeba zmieniać blach, jeśli samochód jest nawet z innego województwa, do tej pory trzeba było inne tablice, no i to kosztowało bodajże 256 zł chyba. To za tablicę? Tak mi się kojarzy, w sensie, że całość przejestrowania to było tam 250 parę złotych. Wow. Ale z innego województwa czy ogólnie? Z innego województwa, no taki jakby pełen komplet usług. Znaczy, no bo jak kupisz w tym samym, no to nie musisz. To nie musisz, wtedy, no nie? Tak. A wymiana w tym samym województwie jest chyba 100. Możliwe, stary. Ale no właśnie, ale tego nie będzie, co bardzo by mnie cieszyło. No bo to jest trochę bez sensu. Kolejna kwestia to jest to, że ma być rejestracja samochodów przez internet, co jest bardzo spoko i czekałem na to bardzo długo. Niemniej jest to też jak zwykle nie mogło być wszystko idealnie. Teoretycznie ma dotyczyć tylko samochodów nowych, więc no bardzo wąskiej grupy samochodów. Na ten moment jest złożona poprawka przez jakiegoś tam przedstawiciela komisów, jakby towarzystwa, no jakby no zrzeszenie, inaczej przedstawiciel wszystkich komisów w Polsce, w ten sposób. Że poprawkę, żeby to też dotyczyło samochodów używanych, których no jest zdecydowana większość. No i... Czyli do tej pory nie można było zarejestrować online samochodu. Tak jest. Musiałeś fizycznie pójść do urzędu. Tak, znaczy no to też trochę ma... Tak, to trochę ma, jakby jest logiczne, no bo jak musiałeś zmienić blachy, no to też od razu dostawałeś nowe. W sensie no przez internet no to byś się teoretycznie zarejestrował, ale i tak byś musiał pójść blachy zmienić. No nie, no przecież... No chyba, że z tego samego województwa, no. No tak, ale no nie, no też można chyba blachy pocztą wysłać, czy nie? No nie można, no nie wiem, no stary, wiadomo jak u nas jest, no z tym wszystkim. Właśnie, liczymy. A propos tego, to ja mam zawsze, jak słyszę o tym, że w Polsce się czegoś nie da zrobić drogą elektroniczną i tak dalej, to mam ciekawostkę, którą mi powiedział kiedyś profesor, znaczy mi, no, na zajęciach powiedział profesor Konstanty Wojtaszczyk, znany polski europeista, nie wiem, czy mówi europeista? Europejczyk. Znany polski Europejczyk, zgadza się. No człowiek zajmujący się Unią Europejską no, na takim poziomie, że pisze opinie dla Komisji Europejskiej na przykład. I on opowiedział nam taką ciekawostkę, że podpisując, no i wchodząc generalnie do Unii Europejskiej, no Polska się zobowiązała do wprowadzenia pewnych rzeczy. Tak między innymi do wejścia w strefę Schengen, zmiany na przykład tablic rejestracyjnych, co swego czasu było tak, że na ten wzór Unii Europejskiej, który jest podobny w większości państw. No i część rzeczy przyjęliśmy od razu, które mieliśmy zrobić, a część rzeczy możemy odwlekać w czasie. Jedną z takich rzeczy jest dowód Unii Europejskiej, ponieważ czysto teoretycznie każdy z nas ma w tym momencie podwójne, znaczy może mieć podwójny dowód, bo może mieć dowód polski, może mieć dowód Unii Europejskiej. Więc jakbyście chcieli... Ale znaczy, no jak mieszkacie w Polsce, to nie możecie, ale w innym kraju należącym do Unii Europejskiej moglibyście pójść i wyrobić sobie dowód Unii Europejskiej. Żeby nie było
godła waszego kraju, tylko flaga Unii. Natomiast w Polsce od 2004 roku, od momentu wejścia, to jakby wprowadzenie tego w Polsce jest cały czas oddalane, najpierw o 5 lat, potem o 10 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo zgodnie z prawem unijnym wyrobienie tego dowodu powinno zajmować godzinę. No i teraz sobie, drodzy słuchacze, odpowiedzcie, czy w Polsce możliwym jest, żeby jakikolwiek dokument wyrabiać w stylu właśnie dowodu osobistego, paszportu czy okolwiek wyrabiać w godzinę. No. Więc dlatego nie możemy sobie takiego dowodu wyrobić. No. I znaczy jakoś bardzo nie płaczę po tym i nie będę płakał też po zniesieniu kart pojazdu. No bo ty, Alu, jesteś osobą, która by nie chciała mieć godła, znaczy flagi Unii Europejskiej na dowodzie. Białego orła na czerwonym tle. Tak jest, dokładnie. No właśnie, no i po kartach pojazdu, które które swoją drogą też są czerwone, też nie będę płakał, ponieważ to jest taka trochę pozostałość jeszcze postkomunistyczna, gdzie można było zarejestrować składaki i takie różne dziwne rzeczy i to miało utrudnić niby przekręty związane z samochodami, no ale jak mamy ten CEPiK i to jeszcze w wersji 2.0, no to już myślę, że jest to totalnie zbędne. To jest po prostu kolejny dokument, który pokrywa się z różnymi innymi rzeczami i jest, bo jest. I ja wychodzę z założenia, że im mniej takich rzeczy, tym lepiej. No, upraszczanie biurokracji. No, prostu, dokładnie. Tak? Upraszczanie dokładnie. Rzeczy, które ludzie muszą pozałatwić. Swoją drogą, bardzo bym chciał, żeby któryś rząd, jakby ubiegając się na przykład o reelekcję, powiedział przed wyborami, że słuchajcie, znieśliśmy 100 ustaw na przykład i 500 przepisów podatkowych, żeby to prawo było ograniczone do minimum, a nie nakładane kolejne warstwy, także to wszystko jest, tak już ogólnie taka dygresja, coraz mniej przejrzyste, wykluczające się nawzajem i tak dalej. Biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś na początku, to myślę, że ktoś na pewno przesłucha ten podcast i przed następnymi wyborami twoje pragnienia się spełnią. Mam nadzieję, no, tam proszę uprościć wszystko. Proszę uprościć i zapytać o numery naszych kont, bo my tu sprzedajemy takie złote porady dla komitetów wyborczych, że nam się coś z tego należy w końcu. Dokładnie. No dobra, no i Damian, słucham twojego. A jak jesteśmy przy komitetach wyborczych, kolejne płynne przejście, jestem dzisiaj fenomenalny. 26, zawsze fenomenalny. 28 czerwca roku bieżącego odbędą się wybory prezydenckie. I w związku z tym chciałbym po prostu, bo jeżeli ktoś nas słucha, to może dzięki mojemu szybkiemu wprowadzeniu uda mu się na przykład zarejestrować do głosowania korespondencyjnego. Można to zrobić do 12 dni przed głosowaniem, czyli jeżeli głosowanie będzie 28, to szybka kalkulacja do 16 czerwca, bo już ma być czerwiec, czyli w momencie, jak to słuchacie 10, to macie jeszcze 6 dni. Można w urzędzie gminy albo w formie elektronicznej dopisać, znaczy wyrazić chęć głosowania korespondencyjnego. No ale to musicie właśnie przed tym terminem 12 dni i wtedy nie później niż 5 dni przed głosowaniem powinniście dostać taki pakiecik z kartą do głosowania i nie później niż 2 dni przed 28, czyli do 26 powinniście wrzucić do skrzynki ten pakiecik. No tak, żeby w poniedziałek, jak to zacznie napływać, no to szybciej policzyć głosy. Natomiast jeśli wolicie głosowanie na miejscu, to ale na przykład nie znajdujecie się obecnie w miejscu, gdzie jesteście zameldowani i gdzie przypada wasz zwyczajowy obwód, no to do 5 dni przed wyborami możecie się dopisać do listy, również możecie zrobić to online, logując się poprzez stronę login.gov.pl. Możecie to zrobić przy użyciu na przykład profilu zaufanego z waszego konta elektronicznego w banku. A panowie, będziecie raczej głosować na miejscu, czy będziecie głosować korespondencyjnie? Mam 5 minutek piechotą do lokalu, więc raczej się przejdę i prawdopodobnie ty ze mną. Dlaczego ja mam się z tobą przejść? Ja muszę, mój drogi, dużą część Warszawy pokonać, bo chyba, że się przerejestruję, ale w sumie nie chcę się przerejestrowywać, bo ja mam bardzo fajny lokal wyborczy, który jakby zanim się przeprowadziłem do miejsca, gdzie obecnie mieszkamy, to znajdował się tak, no, lekko licząc 10 sekund od mojego miejsca zamieszkania. Musiałem po prostu wyjść z bloku i wejść do tego komitetu, ale on jest bardzo taki stylowy, więc
A przy okazji bym pojechał na obiad do rodziny, więc dwie pieczenie na jednym tym, nie bym zrobił. Ogniu. Jaka gra słów. No ja to zdecydowanie przyjadę na rowerku pewnie, jak będę jechał do pracy. Albo jak nie będę jechał do pracy, to też przyjadę. Niedziela jest. Skąd wiesz, gdzie ja jeszcze pracuję? A ja nie wiem. Ale jest handlowa, Damian. Nie no, ale jest też handlowa. 28 jest czerwca, tak? Handlowa no. Teraz, no. Ojej, ale jedna to jest w ogóle... 8 albo 9 w tym roku. Aha, ja zapomniałem o tym fakcie. To jeszcze lepiej w ogóle przedstawia nasze władze, że wybrały ten termin akurat. Czyli jedyną w miesiącu niedzielę, którą nie wszyscy mają wolną. Słuchaj, ja myślę, że nasza władza ma tyle problemów z organizacją tych wyborów, że aż pomyliła to z maturami i porozsyłali wcześniej... Pakiety wyborcze. Pakiety, nie, maturalne pakiety. Znaczy ja to bym w ogóle, wiecie co, ja bym jeszcze wrócił na chwilę do tematu z tymi reklamami, bo ogólnie nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, znaczy na pewno nie wiedzą, bo skąd mają wiedzieć, lol. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o reklamach, o tym, że w Stanach Samsung jakby bardzo mocno cisnął Apple'a, no tam punktując jakieś różne rzeczy i jakby wiecie co, mi się wydaje, że to jest w ogóle kwestia trochę tego, że tam jest troszeczkę inne podejście i sposób kręcenia reklam. U nas to jest takie, jesteśmy świetni, kup nasz produkt, jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Moje włosy teraz są 5000 razy bardziej objętościowe, mają większą objętość, jest ekstra. A tam jest takie bardziej trochę na luzie podejście, mam wrażenie, do reklam i że jest taki sposób bardziej kręcenia filmowy. Że czasami przekazanie wartości produktu poprzez jakąś historię, a nie takie rzucenie w twarz konsumentowi, co ten produkt powiedzmy ma, czy reprezentuje. I na przykład bardzo fajną reklamę, w ogóle fajne reklamy swoją drogą miał Snickers moim zdaniem. I taką zbanowaną reklamą w Stanach było jak dwóch takich gości z brodami, oczywiście taki archetyp twardziela w warsztacie. Jedzą tego, znaczy jeden je Snickersa, drugi bierze gryza z drugiej strony. I tak się nagle spotykają ustami i tak im się rozszerzają oczy i on mówi, szybko zróbmy coś męskiego i zaczynają sobie wyrywać włosy z klaty, ale Snickers zbanował tą reklamę niestety. No mi się bardzo podobała. Z działu zakazanych reklam mi się podobała bodajże Xboxa reklama, gdzie jest właśnie oddział porodowy, dziecko w czasie, no worodek, w czasie porodu jak wystrzeliwuje jak z procy i leci przez cały świat, tuż pod niebem, jednocześnie dorastając, jest nastolatkiem, potem dorosłym i na końcu tego wpada do grobu i zakończyło się to podpisem, życie jest krótkie, graj więcej. Nice. Ale w ogóle są jakieś chyba w Polsce też festiwale reklam, w sensie właśnie takich najlepszych z całego świata zebranych, no krótkometrażowych lub dłuższych tych dzieł filmowych, tak nazwijmy, bo myślę, że wtedy to już się w takich kategoriach postrzega i się to ogląda. A to siostra kiedyś nawet była na takim wydarzeniu, że w ogóle śmieszna rzecz, no bo siedziała cały dzień w kinie i oglądała tylko reklamy. No. Ale tam właśnie były takie różne ciekawe reklamy zebrane z całego świata. Ale a propos jeszcze tego, co powiedziałeś, to ostatnio była taka sytuacja, że pan Jonathan McDonald, czyli kostarykański piłkarz, grający w lidze kostarykańskiej, ale ma nazwisko McDonald, wyszedł na boisko w koszulce, gdzie w miejscu, gdzie powinno być jego nazwisko, było wpisane Burger King. Bo Burger King mu zapłacił trochę pieniążków za to, żeby zmienił nazwisko. Czy nie, na koszulce tylko, nie? Ale to jest taka zagrywa. A czemu nie? Nie wiem, myślałem, że... Ale Burger King zapłacił jemu czy temu klubowi? Jemu zapłacił. Nie wiem jak to do końca było rozliczone. Wydaje mi się, że jemu. No nie, zawsze byłem pewien, że to jakby nazwisko jest po prostu z tyłu na koszulce. No tak, a Ronaldinho się stary nazywa Ronaldinho, ma w dowodzie Ronaldinho wpisane. Dobra, w sumie. I w tym podrobionym paszporcie. To jest w ogóle najlepsza historia na świecie. Ronaldinho, taki znany piłkarz, no wydaje mi się, że wszyscy więcej kojarzą nazwisko Ronaldinho. No on już zakończył teraz karierę. I generalnie ma problemy z prawem, ponieważ jego brat, który odpowiada jakby za biznesową część jego kariery, nakupował jakieś nieruchomości chyba czy coś takiego. No i zapominalski, gapa, zapomniał podatków odprowadzić za te różnego rodzaju działalności, które prowadzi. No i Ronaldinho został ukarany. Między innymi jedną z kar był zakaz opuszczania kraju, który był respektowany w ten sposób, że odebrali mu paszport. No to co zrobił bystry Ronaldinho? No wyrobił sobie fejkowy paszport i próbował pokonać granicę z Paragwajem, będąc jedną, myślę, z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie. No i go przymknęli i niedawno siedział w paragwajskim areszcie.
No i też tam w ogóle były historie, że był turniej piłkarski i drużyna, w której on grał, wygrała jakoś bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Ja bardzo, bardzo nie lubię tematyki turnieju w więzieniu, ponieważ mi się kojarzy z moim złamanym sercem. W sensie istnieje taki... miała być trylogia, a może i wyszła trylogia w końcu? Nie pamiętam, no ale było kilka części, co najmniej dwie. Green Street Elite, czy Green Street Hooligans, nie pamiętam jak się do końca... Zawsze mi się mylą. Green Street Hooligans, tak, o chuliganach w Wielkiej Brytanii. Pierwsza część jest tak kapitalna, że o Jezus, oglądałem z 5 czy 10 razy. No i wyszła druga część. No i miała być kolejna, gdzie główni bohaterowie trafiają do więzienia, są znienawidzeni, no i właśnie miało się to tam dziać. A nie, o dobra, o nie, sorry. Pomyliłem zupełnie. To był, Boże, Święci z Bostonu. Święci z Bostonu, trzecia część Świętych z Bostonu. Okej, dobra, pomyliłem dwa wątki. Bo wyszły... A Święci z Bostonu nie mają nic wspólnego z piłką nożną. No właśnie wiem, dlatego pomyliłem. Bo co pomyliłeś? No bo mi się, W sensie, że pomyliłeś film, że miało być kolejne części, a chodziło o Świętych z Bostonu, że miało być kolejne tak, części? Tak, tak, no maksa okay. Stary, bo Green Street Hooligans wyszły właśnie chyba dwie czy trzy części. Pamiętam, że to się robiło coraz gorsze i jakby kojarzył... No właśnie, chciałem kolejną część. I pomyliło mi się ze Świętymi z Bostonu, którzy się kończą w ten sposób, że trafiają do więzienia, gdzie ci wszyscy złoczyńcy, których oni kumpli, zabili i tak dalej, to że ostrzą już te na nich zęby. No właśnie, i ja czekałem i dalej czekam na tą część. O, dobra, sorry, pomyliłem dwa filmy. Myślę, że to jest miejsce na działalność pana Patryka Wegi, żeby sobie zrobić kolejną część Świętych z Bostonu. O Jezu, nie, błagam. Swoją drogą Święci z Bostonu to jest genialny film, to jest no, idealny przykład tego, że tak naprawdę takie prawdziwe perełki bardzo często są doceniane dopiero po czasie, ponieważ pierwsza część, to najbardziej kultowa, została wyśmiana, wyszydzona i w ogóle zmieszana z błotem w pierwszych recenzjach i dopiero po kilku latach została gdzieś tam doceniona przez krytyków. Również przez krytyków, bo przez audiencję to po pierwsze, ale przez krytyków, no nie. Może Patryk Wega też kiedyś zostanie uznany za znakomitego reżysera. Znaczy wiesz co, on przede wszystkim jest bardzo dobrym, znaczy on bardzo cynicznie wykorzystuje muzę, jaką jest film i po prostu wykorzystuje ją do robienia kasy, no nie? Mm-hmm. Trochę po prostu ją traktuje jak taką prostytutkę, która ma mu przynieść hajs i robi to bardzo dobrze, w sensie no jednak te filmy, było nie było, one są raczej słabe niż dobre. Mówię raczej teraz, bardzo słabe. Znaczy wiesz, niektóre są takie, znaczy, że trzymają poziom polskiego filmu, ale nie przebijają się. Nie powiedziałbym, no już jakby tak nie. Znaczy, raczej, no co znaczy poziom polskiego filmu? Czy poziomem, raczej dosyć słaby. No. Poziomem polskiego filmu jest Zimna wojna? Czy to jest. No nie, ponad, to jest ponad. Okay. No. No dobra. Poziom polskiego filmu stary to są na przykład, nie wiem, Niebezpieczne kobiety chyba nie były aż takie tragiczne, albo na przykład Pitbull. Dwójka nie był takim tragicznym. To był taki poziom polskiego filmu. Znaczy, on był słaby, ale był poziom polskiego filmu. Nie powstałaby taka postać, jak postać pana Cukra. No ale stary, to nie jest jakaś moim zdaniem kultowa postać. W sensie, no dla mnie to jest stary... Zagrał, koniec. No może jakby nie powstała postać pana Cukra, to Fabijański by nie robił teraz rapowej płyty. No właśnie. No, może świat byłby lepszy dzięki temu. Ale no, ale też są... No widzisz, a... Dlatego podniosłem mu ten poziom w górę, ponieważ też nakręcił, chyba przypadkiem, kurwa, mu wyszedł Pitbull 1, ale też nakręcił Plagi Breslau, które są tak tragiczne. To jest chyba jedyny film, któremu wystawiłem 2 na 10. Żadnemu filmowi nie wystawiłem takiej oceny. I 1 na 10 też żadnemu filmowi nie wystawiłem. Nie wiem, co musiałoby to być, żebym 1 na 10 wystawił. A przepraszam, chyba Polityka dostanie 1 na 10, bo już na 3 razy go próbuję obejrzeć i dalej nie idzie. Więc... A to szanuję determinację, bo... Ja nie oglądałem Polityki, ale no, widziałem fragment jakiś taki gdzieś tam na YouTubie się przebił, nie został zdjęty i no ciężko było. Tak, no ja mogę ci powiedzieć, że to jest po prostu takie, jakby wiesz, te wszystkie kody, opozycyjne organizacje, których średnia wieku to jest 62 lata, to właśnie mają takie jakby, znaczy żarty, no takie uparte, jakby utarte, nazwijmy to przytyki w kierunku przykładowo PiS-u, tak? Czyli, że Antoni Macierewicz ma romans z Misiewiczem, że Beata Szydło jest od Pługa oderwana i tak dalej, i tak dalej. I to ciężko nawet nazwać film, bo to jest po prostu zbiór nakręconych nieśmiesznych skeczy, które obrazują ten... Są dosłownie po prostu przepisaniem tego jakby nazwijmy stereotypu, który gdzieś tam wytworzyły te opozycyjne obozy, no nie? I to raz, że to jest... No to nie ma żadnego ciągu od początku do końca, jeśli chodzi o fabułę, to jest właśnie po prostu zbiór oderwanych scenek, a dwa, że to jest po prostu totalnie nieśmieszne.
jest tragiczne. To nawet jest zagrane słabo. Myślę, że oryginalne postacie narobią sobie większy krzywd niż ich przedstawienie w filmie. No, raczej tak. No bo to wiesz, no bo to wbrew pozorom nawet jak próbujesz kogoś dojechać, to wychodzi tragicznie, to nawet ta osoba teoretycznie dojeżdżana zyskuje. Moim zdaniem. W sensie no sam fakt, że przecież polityka wyszła przed wyborami, bo bardzo dużo głosów, że to jest specjalnie przed wyborami wychodzi, żeby PiS nie wygrał wyborów parlamentarnych. No. A no jakim się wynikiem skończyło, no to wszyscy wiemy. No dokładnie. Co prawda tutaj bym nie upatrywał jakiegoś wpływu Wegi na... Nie, tak, tylko chodziło o to, że to specjalnie ten film wychodzi, żeby ośmieszyć PiS, żeby oni przegrali te wybory. Ale było też promowane hasłami, że to zmieni wszystko, tak. Że wynik będzie inny. Coś takiego było. No ale no to właśnie wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tak jak mówiłem, traktowania kina jako prostytutki. No to robi akurat bardzo dobrze. Swoją drogą ciekawostka na świecie. Bardzo dobrze się sprzedają filmy Wegi. Podobnie jak 365 dni. Brent Lipiński. Ja się ostatnio dowiedziałem, że film Sala Samobójców, w sensie ta pierwsza, to w krajach koreańskie kraje. Fu, Boże. No wymień jakieś koreańskie kraje. Korea Północna, Korea Południowa. O Jezu, był kiedyś taki... piosenka taka na YouTubie, takiego komika, gdzie tam było, że znają mnie... Boże, nie pamiętam. Znają mnie chyba we wszystkich chińskich krajach, takich jak Japonia, czy coś takiego. I to był taki żart, że Amerykanie nie znają geografii. No. Nieważne. No właśnie jak Japonia czy Korea, to jest kultowy film, nie? Jakby, no każdy film z Polski mógłby być tam kultowy, ale nie Sala Samobójców. No. Ale swoją drogą, to też jest bardzo dobry przykład, że generalnie można zrobić mega progres w tym, co się robi. I to jest, chłopaki, szansa dla nas, że może kiedyś nasze podcasty będą na dobrym poziomie. Bo, no Jan Komasa zrobił Salę Samobójców, czyli film... Czy no nie wiem, bo ja też wiem, że w Polsce są generalnie kręgi, wśród których to jest kultowy film. No dla mnie tego filmu się nie da oglądać. Ale jednocześnie teraz zrobił film, który był nominowany do Oscara, tak? Pan Jan Komasa, i który jest moim zdaniem genialny. I teraz zapomniałem jego tytułu, jest mi głupio. Boże Ciało, dokładnie. No. I to jest piękny film. No i Sala Samobójców 2, w sensie ten hater, też jest bardzo dobrym i wysoko ocenianym filmem. Czyli po prostu kwestia czasu, może... No to Sala Samobójców to też był jeden z pierwszych chyba filmów Komasy, nie? Tak, no. Więc kwestia po prostu... Warsztatu. Warsztatu, dokładnie, nie? No to wyrobienia jest, się jakoś. No, to jest, wiesz, no... Praktyka czyni mistrza, tak? Jakby z każdego... Wiesz, ale to też jest tak, że możesz być bardzo dobrym rzemieślnikiem albo po prostu... do czego dochodzisz jakby bardzo dużą ilością pracy, metodą prób i błędów, albo po prostu mistrzem, który ma tą Bożą iskrę w sobie i jest najlepszy od urodzenia. Choć oczywiście wymaga to też ćwiczenia, no nie? Ale... No, tak, no też wymaga pracy. So, generalnie przeczytałem jakieś takie zdanie u Kapuścińskiego, że wśród... No to się tyczyło pisarza akurat, ale myślę, że generalnie to gdzieś tam można też do artystów ogólnie pociągnąć, że wśród pisarzy nie ma geniuszy, są tylko woły, a najlepszy pisarz to jest najciężej pracujący wół. No tak, no czyli właśnie po prostu ta osoba, która... Ale wiesz, to też się przejawia na przykład u Kinga, no, że... Znaczy czytałem taką książkę, jak poradnik rzemieślnika, coś tam jak pisać, no nie? No i on tam pisze między innymi, że tak naprawdę, żeby dobrze pisać, to trzeba zrobić tylko i aż dwie rzeczy. Dużo, dużo czytać i dużo pisać. No i jakby myślę, że na tym się to wszystko opiera, nie? I wszystko, jakby czego byś się nie dotknął, to mimo wszystko potrzebujesz po prostu tego procesu nauki, gdzie będziesz sam wyłapywał te błędy i je korygował. A to, czy będziesz dobry, czy będziesz najlepszy, zależy od twoich jakichś predyspozycji do danej rzeczy i lotności, żeby te błędy relatywnie szybko wyłapywać i skutecznie korygować. Czy generalnie ciężka praca z tego, co gdzieś tam wiem, no nie wiem, gdzieś słyszałem w wywiadach i tak dalej, czytałem. No jest sztuce, ciekawie to zabrzmiało. Bardzo ważne. Że ciężka praca z tego, co wiem, bo nie wiem, w sumie to słyszałem. No tak zdanie się rozumiem, chodzi o to, wiem. Że ciężka praca w sztuce z tego, no tak, co wiem. Tak, wiem, no. Jest bardzo istotna. Też na przykład Jakub Żółczyk kiedyś w wywiadzie powiedział, że generalnie nie ma czegoś takiego jak wena. W sensie nie ten raper, tylko natchnienie. W sensie, że natchnienie może występować, jak jesteś amatorem i jak jesteś hobbystą i generalnie jak chcesz robić sztukę, w sensie wracasz do domu z pracy i sobie raz na miesiąc napiszesz kilka zdań do opowiadania, no to wtedy możesz mieć natchnienie. Ale jak chcesz być artystą, no to musisz ciężko pracować. I to też by się na przykład przykładało, bo taka malarka polska Aleksandra Waliszewska, no na przykład ma taki warsztat, że maluje zawsze jeden obraz dziennie.
No to ty widzisz. No, to jest po prostu, wiesz, ciężka praca codziennie kilka godzin, tak? No, przecież duża część pisarzy, no to pracuje po 8 godzin dziennie, w sensie siada dziewiąta przy komputerze, 17 kończy, tak? No tak, no. I to jest tak, no to też jest takie, wiesz, no myślenie, że Boże, tam Mickiewicz pisał Pana Tadeusza, a zda w ogóle pioruny na zewnątrz latały i on wtedy wymyślał na bieżąco, na, wiesz, przelewał i tak dalej. A to pewnie było, wiesz, mega dłubanie i tak dalej, nie? W sensie pewne rzeczy, racji tego, że właśnie tacy ludzie jak Mickiewicz coś mają, jakiś taki sznyt i są gdzieś tam genialni, to pomaga. Ale to jest, jakby moim zdaniem, to jest coś, co zupełnie nie wystarczy. No tak, no to absolutnie. No. Przecież sam Ernest Hemingway, jak czytam jego biografię, no to on ogólnie przeplatał okresy twórczości z okresami takiej depresji potwórczej, tak to nazwijmy, i takich pijackich. I było tak, że on po prostu rano wstawał i pisał. I on dziennie przerabiał x stron. Wiadomo, to nie było co do joty, ale pisał tam kilkaset stron dziennie. Mhm. I po prostu później, wiadomo, że to było tak, że napisał, no później jakiś fragment mu nie pasował, to wykasowywał, później chował coś do szuflady, to pisał coś innego i tak dalej, i tak dalej, ale jakby sam też jakby wspominał o tym, że jakby to pozwalało utrzymać pewien sposób myślenia i pewną płynność taką, że jakby wiesz, jak taka naoliwiona maszyna, że jeśli twój mózg pracuje w jakimś trybie takim twórczym i to dużo łatwiej przychodzą słowa, odpowiednie sformułowania, opisy, rozwoje akcji i tak dalej, i tak dalej. To też troszeczkę jest może odzwierciedlenie tego, co King napisał w tej książce, o której wspomniałem, że pisanie, w ogóle pisanie, tak, ale szczególnie książek czy powieści, to jest jak jazda w śnieżycy samochodem, że widzisz tylko 2 czy 3 metry przed samochodem, ale możesz, jadąc bezpiecznie i cały czas przed siebie, możesz dojechać bardzo daleko. I myślę, że to też tak jest, że to nie jest tak, że ty siadasz, dumasz, ta historia się potoczy tak czy siak. Tylko po prostu piszesz i to naturalnie z ciebie wypływa, no nie? Też właśnie a propos tego, czytałem kiedyś felieton Łukasza Orbitowskiego, takiego polskiego pisarza, który napisał w tym felietonie, że generalnie ma zasadę, że tam pisze, wymyślam teraz, nie wiem czy tak było, chyba 10 tysięcy znaków dziennie, czy coś takiego, i to jest wymierzone przez niego. Ale on w tym felietonie zastanawiał się, a jak wymierzyć myślenie nad tym, co się chce napisać. Rzeczy, jak, w sensie, wiesz, bo on sobie wprowadził taką regułę, że pisze 10 tysięcy znaków dla dyscypliny, ale jak zdyscyplinować myślenie nad sztuką, nie? No, wiesz co. I to była taka właśnie jego dygresja gdzieś tam. Zresztą ja właśnie tak swoją drogą też a propos tej takiej regularnej pracy, no to wydaje mi się, że to po prostu jest trochę kwestia tego, że jakby inaczej, że konieczność tej regularnej pracy wynika z tego, że przede wszystkim zaczynasz myśleć i patrzeć na rzeczy w zupełnie inny sposób, czyli na przykład, nie wiem, obserwujesz przyrodę, tak, czy ludzi w metrze, to zazwyczaj nie zastanawiasz się nad tym zbytnio, po prostu ludzie cię mijają i tyle, ale w momencie, w którym zaczynasz coś pisać i jakby przykład, czy kręcić i zwracasz szczególną uwagę na to, co tworzysz i tak dalej, to zaczynasz starać się znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości albo jakieś nowe aspekty z niej wyciągnąć, żeby je właśnie uchwycić bądź przenieść na dowolną formę sztuki, jaką tam sobie chcesz, no nie? No bo jakby nie było, jakby sztuka jest zawsze pewnym przekazem, tak? Mało jest takich rzeczy, gdzie ktoś po prostu stwierdził, że napisze coś i koniec, tak? To za tym zawsze stoi praktycznie jakiś przekaz, czy jest to głębsza myśl, czy płytsza, to jednak mimo wszystko coś autor chce zakontestować. Ale tak mówisz o tej książce Hemingway, znaczy Boże, nie Hemingway, tylko Kinga, że jak pisać, a jakiś czas temu chyba Remigiusz Mróz też napisał swoją książkę o tym, jak pisać. I to jest jedna rzecz, która łączy Stephena Kinga i Remigiusza Mróza. Druga rzecz jest taka, że obaj nie piszą swoich książek. Znaczy, no wiesz co, ja właśnie nie, spotkałem się z tą tezą, że King nie pisze swoich książek, ale stary, moim zdaniem to jest pierdzielenie głupot. W sensie, był stary, ostatnio się pojawił na Interii chyba, czy gdzieś, zestawienie książek, które napisał King, zestawione w czasie, no nie? I ktoś dorzucił w ogóle na około jebawkowej sekcji jakby, co po prostu z podziałem tam chyba na 3 czy 5 najlepszych i pozostałe, no nie? W sensie zaznaczenie w jakich okresach. I wychodziło tak, że on ma od okresy wzmożonej albo jakby takiej osłabionej twórczości, ale zasadniczo on jest na tyle płodnym artystą, że ten poziom jest w miarę stały, czyli to potrafi oscylować w przeciągu 2-3 książek w roku, no nie? Więc jakby myślę, że to po prostu jest, i to jest od początku jego twórczości, więc myślę, że on po prostu jest zajebiście twórczym artystą, tym bardziej, że no
jak bardzo bym go nie kochał i jak bardzo bym nie był fanboyem, to jednak mimo wszystko większość z tych jego książek jest osadzona w jednym uniwersum i no gdzieś tam popada też troszeczkę w niektóre schematy i po prostu z wykorzystaniem rozwinięte jak pewne wariacje na temat, tak? Wariacje na temat oszalenia przez samotność, na temat trudnej sytuacji życiowej, w sensie takiej, że na przykład jesteś zamknięty w samochodzie, bo oszalały pies cię zamknął na zewnątrz itd., itd., ale same historie w sobie nie są jakieś najbardziej złożone na świecie, więc jakby ja wierzę i chcę wierzyć w to, że on to pisze sam. Nie, ale też nie mówię, że na pewno tak jest, tak tylko sobie zażartowałem, bo i o Mrozie, i o Kingu się właśnie mówi, że no są takie gdzieś tam głosy, że generalnie nie piszą tych swoich rzeczy. Byłem kiedyś na spotkaniu autorskim z jednym pisarzem polskim i on właśnie powiedział o Mrozie, że nie pisze, no. Że King, czy że... Nie, że Mróz nie pisze. No powiedział ten pisarz, no kurwa, dobra, Żulczyk to był, no Jezus, kurwa, co będę dupę chronił, no ja go nie znam, kurwa. Kto tego posłucha? I że Żulczyk powiedział, że Mróz nie pisze swoich książek. No, w sensie, też tak nie powiedział wprost, tylko... Rzucił aluzję. Najpierw coś powiedział... Rzucił żaluzję, no. Tak, najpierw coś powiedział o Mrozie, a chwilę później powiedział, mówił o Facebooku i dodawaniu postów na Facebooka, że... Mu to nie umniejsza jako pisarzowi, bo niektórzy pisarze nie prowadzą swoich kont na Facebooku, tylko zlecają jakieś agencji czy wydawnictwo ich to prowadzi. A on powiedział, że mu to nie przeszkadza, że on to nawet lubi i że to jest spoko, że wolałby, żeby ktoś z niego zdjął obowiązek pisania książek. Hmm. Tak jak niektórym jego znajomym. I to było tak, wiesz, właśnie. Wcześniej był ten temat Mroza i to tak bardzo, w sensie bardzo ewidentnie wyszła aluzja do Mroza. Okej, okej. W ogóle a propos jeszcze pisania książek i zdejmowania obowiązku i wydawnictwa, niesamowicie mnie, znaczy może nie tyle zastanawia, ale uważam to za bardzo, bardzo ciekawe, że kiedyś tak duży nacisk kładziono na, szczególnie jeśli chodzi o cenzurowanie przekleństw w Ameryce, jeśli chodzi o książki, w stosunku do, nazwijmy to, pewnych swobód, chociaż w sumie nie. Chociaż dobra, okej, okay, wycofuję się, bo rzeczywiście, bo chciałem powiedzieć, że w opozycji do tego, co panowało wśród społeczeństwa, w sensie takiego bardziej libertarianego, który na przykład przykładowo lata 60, 70, 80, no. Ale to jest jednak fałszem, w sensie zadaję sam sobie kłam w tym momencie, ponieważ przecież wtedy bardzo konserwatywne były poglądy, myślę, społeczeństwa amerykańskiego. W sensie, no, wojna tak, broń tak, czarnoskóre osoby nie. Nie, no poczekaj, w latach 60. czy wojna tak? Już było po Wietnamie? Po Korei. Po Korei, bo Korea była w latach 60. Też no wiesz, chodzi mi ogólnie wojna tak, to trochę tak wiesz. 50. No, była Korea. Powiedziałem, źle użyłem sformułowania. Chodzi mi, że wiesz, że no takie jakby raczej nastroje konserwatywne, no nie? A jak ty, Paweł, mówiłeś, jak mieliśmy odcinek o cenzurze? Mówiłeś o cenzurze w telewizji w USA. W którym to było okresie, pamiętasz? To było od 28 czy 30 roku do lat 60, kiedy właśnie te ruchy hip-hopowskie wjechały w całości. No to mogło się nałożyć, że w latach 60-tych, 50-tych była ta cenzura jeszcze książek, no, tak? No tak, no bo w 64 zmarł Hemingway i pod koniec jego twórczości gdzieś tam to się zaczęło jakby inaczej. Wskutek jego wielomiesięcznych bojów udawało mu się na przykład przemycić jakieś jedno przekleństwo na przykład, tak? Czy coś na całą książkę. Co swoją drogą w porównaniu do tego, co czytamy dzisiaj, jakby pokazuje, jak dużą swobodę wypowiedzi teraz mamy. Tak, ale to jest takie właśnie o tej cenzurze mówiłem ostatnio, co wprowadzono w filmach przez te 30 parę lat. Cenzurę wyrazów, które dla nas no, nawet teraz nie są, mogą nie być jakieś, wiesz, bardzo wulgarne, w porównaniu do tych, jakie się wulgarne pojawiają, a wtedy były całkowicie zakazane, tak? Plus cała lista tematów, które były dozwolone lub niedozwolone w zależności od decyzji kogoś u góry, tak? No to w ogóle pokazuje, jak moralność się zmienia, w sensie inaczej to, co ja mówię od zawsze, czyli coś takiego jak moralność nie istnieje, istnieje tylko punkt patrzenia na pewne rzeczy, określony pewnymi ramami kulturowymi i tyle. W sensie, no tak samo jak przeklinanie, tak? W sztuce, nazwijmy to, tak? Mm. No kiedyś to było nie do pomyślenia, a teraz nawet myślę, że przekleństwo odpowiednio użyte z odpowiednim smakiem nadają wyraz pewnej pikanterii, dodają niczym szczypta przypraw odpowiednich dodana wieńcząca dzieło, jakąś potrawę. I no, tak, zdecydowanie. Co powiedział? Nie, jak już mówiliśmy o wedze, tak, no to jest też przykład kogoś, kto jakby przesadza. W drugą stronę, nie, no oczywiście, że tak. Też ostatnio oglądałem z moją partnerką taki film, jak zostałem gangsterem polsatowski.
No i tam już w ogóle no, ewidentnie zauważyli, że o, jak jest dużo przekleństw w Egi, on zarabia dużo pieniędzy. To zróbmy to samo. Zróbmy to samo i tam było po prostu przekleństwo na przekleństwie i to już było tak niesmaczne. Bo wyobraź sobie, żeby to puścili w telewizji i wycenzurowali przekleństwo. No to tam co chwila byłby ten dźwięk taki śmieszny. No, ale no to widzicie, a na przykład, no przede wszystkim myślę, że nie ma sensu na siłę nazywać wszystkiego sztuką. W sensie, no to, że ktoś nakręcił film, ten film był w kinach, czy w telewizji, czy whatever, czy książkę komuś wydano, to nie znaczy, że to jest sztuka, no umówmy się. Jakby pisać każdy może, a nie każdy i nawet większość nie powinna. I myślę, że dotyczy to też filmów. Może w mniejszej skali, ponieważ wydanie filmu jest dużo bardziej angażujące, jeśli chodzi o większą ilość osób. No nie możesz tego rozłożyć w czasie aż tak jak pisania książki, którą możesz pisać przez nawet 10 lat. I dużo bardziej angażujące też finansowo. Myślę, że no niestety książki są pierwszym takim najbardziej narażonym na bezczeszczenie, tak to nazwijmy, filarem sztuki. Filarem może nie, źle użyte słowo, ale nurtem sztuki, o. No bo obraz, na przykład przykładowo malarstwo czy rzeźbiarstwo, no to no zrobisz to sobie i postawisz to sobie na biurku, bo nikt tego nie będzie chciał wystawić, ani nikt tego nie kupi. Mhm. Film, no to nie masz funduszy, najczęściej nie masz funduszy, tak? Żeby nakręcić film, który będzie po prostu słaby. Bo żeby pozyskać te fundusze, albo musisz być bogaty, a takich osób jest relatywnie mało, albo musisz uzyskać dotacje i tak dalej, czyli ktoś musi ujrzeć w tobie potencjał. Mhm. A książka napiszesz i nad własnym sumptem możesz wydać. Tak naprawdę. Możesz, ale no, z drugiej strony wydasz ją wtedy, nie wiem, no, kilkaset egzemplarzy. No. I to wszystko. Nawet, no, dobra, no, że jest on, że no też tak nie chcę mówić, ale są no takie historie, jak tam Kasia Cichopek wydająca książkę czy coś. No, no, no dlatego widzisz, no Krzysztof Ibisz, nie Ibisze, wszyscy celebryci. Ibisz miał o ćwiczeniach. Jak dobrze wyglądasz przed 50, to był tak, poradnik. Ja tak? Wiem, ale chodzi mi ogólnie o sam trend, że w dobrym tonie teraz jest, żeby każdy celebryta czy osoba, która chciałaby pozować na człowieka oświeconego, miała swoją książkę. Obojętnie czego ona by dotyczyła, najczęściej wszystkiego i niczego, czyli jak moim okiem wygląda świat, ale... No właśnie, ale no moim zdaniem nie każdy powinien wydawać. To też tak do końca sztuka, bo oni tego sami nie robią, tak? Przecież oni mają ghostwriterów. Tak? No tak. Przecież no. Kasia Cichopek nie siedziała i nie pisała swojej książki. No, nie wiadomo. Się, nie, może no, może pozew się nie, no szanujmy się, stary. No nie, no ja wiem, no ale... No, no właśnie, no i widzisz, no i to jest tak, że... No stary, no nie wiem, no. Trochę mnie to może nie tyle mierdzi, bo ja po prostu kwituję to takim trochę sarkastycznym uśmieszkiem, no i tyle, ale... No raczej nie tak to powinno wyglądać. Wiele rzeczy. Nie wygląda tak, jak powinno. Dlatego uważam, że powinniśmy przejąć władzę nad wszechświatem i wprowadzić porządek. I teraz otwieram zapisy za jedne 149 zł płatne na konto od razu do loży iluminatych juniorów. Bo seniorzy nie dali rady uporządkować tego świata i to my i wy możemy to zmienić. Pamiętajcie, 149 zł. To wyjdzie, naprawdę. Promocja ograniczona w czasie, powinieneś dodać jeszcze coś takiego. No, no... Tak, że zazwyczaj bierzesz 1500 zł, a teraz bierzesz 150 zł. Tak, bo mam dobry humor i wstałem tak, prawą nogą. Tak. Jeżeli nie zapłacicie do końca dzisiejszego dnia, czyli do poniedziałku, to niestety... Unlucky. Drożej. Unlucky. No. Podcast wyjdzie w środę. Ja chciałem dać wam szansę, tak? To wy nie chcieliście przekroczyć swoich ograniczeń, tak? Musicie wyjść ze swojej strefy komfortu. Jak Krzysztof Ibisz, który żyje w drugą stronę i młodnieje. Dokładnie. I on dopiero przeżyje poniedziałek. Musicie po prostu... Przeżywając najpierw w środę. I no tak. Widzicie, i to jest pierwszy test. Moi drodzy, padawanie. Parawany. Parawany, to jest pierwszy test. Wy wiecie, że mogliście to kupić taniej, ale nie kupiliście i teraz jest drożej. I to wy musicie udowodnić, że wam zależy, żeby zmienić świat. A pierwszym krokiem będzie zapłacenie mi więcej. Bang. A śmiejecie się, Krzysztof Gonciarz, który tam wydał książkę jakiś czas temu, zrobił ostatnią promocję, że ta książka była przez jakiś miesiąc 10 zł droższa. I generalnie wzrosła mu sprzedaż. Serio? Tak. Ciekawa akcja promocyjna. Ciekawa, tak. Bo to też było śmieszne, bo on tak nagrał filmik, chyba jest youtuberem, no. Że miał tak się bił z myślami, że miał nigdy nie robić promocji na tę książkę, że tak obiecał, że nie będzie robił, ale nie, że teraz to jest ten czas, 10 zł więcej. Gdzie? W ogóle... Wiele osób podchwyciło jakby myśl, że pomysł.
zrobiły czegoś takiego i specjalnie dołożyły te 10 zł, żeby były jakieś wyniki tego faktycznie. Może i tak, może i tak. No może ktoś specjalnie stwierdził, że z drugiej strony 10 zł to też nie majątek, że a dla Beki kupię teraz. Tak, a może za będę miał wspomnienie, że ja kupiłem, jak Krzysztof Gonciarz zrobił tak, promocję tak. W drugą stronę. No. W drugą stronę. W ogóle Krzysztof Gonciarz ostatnio usunął, czy zrobił prywatne wszystkie swoje filmiki na kanale. Ja go nie oglądałem jakoś, no, po prostu mi to się przemknęło, tak? I założył konto na Pornhubie. Nie zrobił prywatnych swoich filmików. No to może usunął. Na pewno zniknęły z kanału. I... Nie, oglądam Krzysztofa Gonciarza. Po milionie, czasem. Po milionie subskrypcji, stary. Aha, chyba, że po milionie. Po milionie subskrypcji to było jakoś, nie wiem, 2 tygodnie temu? Nie, on ten milion subów to chyba w zeszłym tygodniu nabił, wiesz? No to jakoś tak. Nie, no, no nie masz myślą. Wszystko. Ale to może na jakimś drugim kanale, albo je zrobił krótkotrwale. I ten. I na Pornhubie, bo ja wchodziłem ale w serny... filmy na Pornhubie robił wcześniej. Filmy na Pornhubie robił z miesiąc temu. W sensie, no on tam rzucił kilka, ale to też, żeby to nie były takie filmy, co są typowo na Pornhubie oczywiście. Nie? Czyli nielegalnie nagrane w kinie filmy, hity filmowe po 1,5 godziny. Tak, wiesz, tak, typowo, tak. Nie typowo można obejrzeć niektóre seriale normalnie na Pornhubie. A propos ciekawostka, tego Walaszka Kapitana Bombę chyba wrzucili na RedTube'a, dlatego, że ciężko jest zrzucić za prawa autorskie i można było, nie wiem czy dalej, można chyba tak, obejrzeć Kapitana Bombę na RedTube'ie. Więc jeśli nice. Macie ochotę, a nie chcecie płacić, to śmiało, przy okazji możecie skorzystać z innych walorów tego cudownego serwisu. A to co, to teraz trzeba... Przecież Kapitan Bomba chyba był na YouTubie. Stary, nie wiem, no czy to był jakiś inny film Walaszka, no never mind. No chodzi stary o film Walaszka, o kultowy... A czy może to były wirujące pięści węża? Wściekłe pięści węża? Zabij mnie, bo nie pamiętam. Niestety część stary tych informacji, do których nie przykładam wagi, to jest taka, wiesz, no, że... Coś mi się kojarzy, kołacza w bani i ogólny zarys się zgadza, ale szczegóły mogą się minimalnie różnić. Tak jak z tą beczką, stary, no, to czy z Gonciarzem. No sprawdzałem stary na 100%, bo będą, że były internetowe dymy, że pousuwał i sprawdzałem, że miał pusty kanał, więc pewnie zrobił je prywatne po prostu i konto na Pornhubie. I to było właśnie po milionie subskrypcji i był tylko jeden film. Że mam milion subskrypcji. No to nie wiem, no to może na chwilę jakoś zrobić, nie wiem, no ja tego nie... No może możliwe, że to był, wiesz, chwilowy happening, no wiesz. No możliwe. No tam też, no tam robił tam strony, kilka zrobił stron, stronę, czy Gonciarza popierdoliło, potem zrobił, czy naprawdę Gonciarza popierdoliło, bo, czy serio Gonciarza popierdoliło i takie kilka stron było, które jakby się tak zapętlały, no. Taką incepcję tych stron. No. To ktoś jeszcze kiedyś chyba wykupił domenę dupa.pl czy coś takiego i było... Ta domena jest aktualnie na sprzedaż, kliknij, żeby dowiedzieć się więcej. I jak klikałeś, to było, serio myślałeś, że sprzedamy taką domenę. Ale w ogóle to był kiedyś biznes, zakładanie różnych domen i sobie rejestrowanie, nie? I później sprzedawanie drożej. No przecież się, na przykład ta strona play.pl no. Została sprzedana za jakieś masakrycznie duże pieniądze. No nie? Tak, no ser, dobra strona internetowa, to wiesz, bardzo duży ruch ci generuje, nie? A tak samo jak masz te strony, które się kupuje, gdzie masz jedną literkę inną. I wstać tam reklamy i dla ludzi, którzy źle wpiszą, nie? I generują potem ruch, źle wpisując. No tak. Ale z drugiej strony to też już teraz. Ej, jak wchodzicie na stronę internetowe? Wpisujecie w pasku czy googlacie? Znaczy z autouzupełnienia. Zależy od strony. Ja w pasku wpisuję i z autouzupełnienia. W sensie, no dobra, a jakie strona, której nie wchodziłeś jeszcze? To wpisuję. Nie, w sensie... to było odpowiedź, której można przypasować i tu. Wpisuję w pasku. W pasku? Pełen adres, no. Ja googlam. Serio? Dla mnie to jest... Ale googlam. Dla mnie to jest, nie wiem, stary, może to z mojego lenistwa, w sensie to jest, dla mnie to jest dodatkowy ruch, w sensie no, wpisujesz w Google, klikasz Enter i klikasz jeszcze na link do tej strony, a tutaj wpisujesz po prostu adres, klikasz Enter, koniec, jesteś na stronie. No ale już ustaliśmy, że ja mam dużo takich zachowań, że są głupie. W sensie albo na przykład robię rzeczy, że to z czystego lenistwa, że mi się ich nie chce w stylu, miałem beznadziejne konto w banku 5 lat. Oj, no i dopiero po 5 latach poszedłem i założyłem w banku, gdzie mam normalne. Powiedz, jaki to był bank, bo może niektórzy nie uwierzą, że istnieją osoby poniżej 60 roku życia, które mają tam konto. Miałem konto w banku pocztowym. Mam do tej pory, bo go nie zamknąłem. Jeszcze i teraz nie będę go zamykał przez najbliższe 10 lat, bo to wymaga ode mnie pójścia i zamknięcia tego konta. Ale to jest no taki poziom lenistwa, ja prezentuję właśnie. I jakby ja znaczy w ogóle to konto mi założył tata, jak ja jeszcze nie miałem 18 lat. Jakby bank pocztowy nie ma aplikacji mobilnej, więc żeby zrobić cokolwiek na telefonie, musiałem wpisać w wyszukiwarkę Chroma czy jakąś inną na telefonie ten i się zalogować tak normalnie.
I jakby nowy, konto w normalnym banku, gdzie mogę mieć aplikację, założyłem sobie w maju tego roku albo w kwietniu tego roku. Tak, jak kupowałeś telefon. Tak, jak kupowałem chyba telefon. No, tydzień po tym, jak kupiłem to. No więc można? Można, ale po co? No po co? No, dokładnie. Ludzie mają bardzo dużą zdolność do przyzwyczajania się nawet do adaptacji, do adaptacji, to jest prawda. Nawet w trudnych warunkach. To jest prawda. Jakby człowiek jest niestety, niestety, takim zwierzęciem, że się do wszystkiego przyzwyczai. To jest bardziej, najbardziej irytujących rzeczy. Teraz tak myślę, czy ja takie miałem takie rzeczy, które mnie wkurzały i się przyzwyczajałem do tego, ale chyba nie, bo najczęściej jeśli to były jakieś na przykład narzędzia, to czy coś, to je niszczyłem. W sensie, na przykład ja po prostu tak, że inaczej. Idealnie będzie podać przykład mojego ziomeczka, który kiedyś robił jakąś tam kanapkę i nie mógł pokryć pomidora czy coś mu się rozpieprzyło na talerzu i po prostu wziął ten talerz i rzucił nim. I jakby u mnie jest tak samo, że staram się i jak za którymś razem nie wychodzi, jestem zajebiście spokojny. Mm. I po prostu następuje przegięcie linii i ja po prostu wtedy eksploduję i wszystko, co mam w rękach, nagle ulega zniszczeniu, bo złość musi zostać ukierunkowana. A zjadł tą kanapkę w końcu? No, bo była na szybie, no to wylądowała ser w koszu później, po szybie. A ty masz prawie takie rzeczy, że cię ewidentnie wkurzają, a jesteś zbyt leniwy, żeby pójść to zmienić albo zrobić cokolwiek, żeby cię to nie wkurzało? Tak, wiem, że powiedz współlokator, no. Nie. akurat z tego jestem zadowolony. Wow. Całkiem. Kusiło mnie, że... A nie o tym drugim współlokatorze mówisz, tak? To nie było mnie. nie dopowiem, pozwolę sobie nie dopowiedzieć. Okay. Kusiło mnie, żeby podać jakieś osoby, ale... Jest na pewno parę rzeczy, jakieś takie aplikacje, jakieś takie rzeczy gdzieś tam w pokoju, czy w pracy, czy w życiu, które potrzebują jakiegoś impulsu, jakiejś sytuacji, żeby w końcu się ruszyć, to jednak zmienić. Chociaż to zmiana tego by, nie wiem, 20 sekund chociażby zajęła, to i tak tego nie zrobisz przez 2 miesiące. Na przykład, no. Ja w sumie teraz tak myślałem, że miałem sprawdzić, czy wygrałem w konkursie Heinekena, ale to po prostu moje zapominalstwo, nie, że ten... A w tych konkursach nie dostajesz informacji, jak wygrasz? Nie, musisz wejść na stronę, żeby generować im ruch na stronie i sprawdzić, czy wygrałeś, bo tam jest tak, że możesz maksymalnie 4 kody rejestrować dziennie i później sprawdzasz, czy wygrałeś. A co było do wygrania? Za pierwsze miejsce, tam nie pamiętam ile razy, bo tam wiadomo, że ta pula, im bardziej cenna nagroda, tym mniej losowań w miesiącu. Wycieczka na finał Ligi Mistrzów. Bądź, jeśli nie będzie to możliwe, a nie jest możliwe, to ekwiwalent tam bodajże, w ogóle jakoś strasznie to nie wycenili. Bo to obejmuje przelot, zakwaterowanie, bilet na mecz i abarot. Tam chyba 2450 zł, czy coś takiego. To jest jakoś strasznie mało. Chyba Ryanairem liczy jej te bilety lotnicze i wszystko. No mniejsza. Do tego chyba, że finał Ligi Mistrzów w Warszawie. Ósmej Ligi Mistrzów. Tak, by klasy. No. Do tego były kupony do pyszne.pl na 5 dyszek rabatowe, czy tam na 3 dychy, jakoś też właśnie mało. I jeszcze było chyba Xbox, nie, PlayStation 4. No, chyba tak. Ja myślałem, że może było piwo do wygrania. Nie. I bym się zdziwił, jakbyś termowe piwo koło nas zawsze. A propos piwa, ostatnia już chyba informacja, bo kończymy, bo ja muszę jechać rowerkiem. I już nam wyszedł długi ten odcinek z luźnymi pogawędkami. Była promocja, część za to, że się załapała, jak ja. Albo się nie załapała, jak Damian i Paweł, na 12 piw plus 12 gratis w Biedronce, to teraz jakoś, bodajże od środy, ma być ta sama promocja, tylko lekko zmodyfikowana, czyli będzie 6 piw plus 6 w promocji, w sensie za darmo, tak? Czyli płacisz za 6, dostajesz 12 i trzeba mieć, to ważne, moi kochani, nie dajcie się wyślizgać, trzeba mieć kartę Moja Biedronka do tego, niestety. To smutne, że musisz swoją kartę jakby tak na siłę zachęcać ludzi, żeby założyli tą kartę. Moja Biedronka, że po prostu jak wiesz, że coś się będzie cieszyć powodzeniem, to musisz mieć tą kartę, bo nikt nie chce zakładać tej karty Moja Biedronka, bo ona w ogóle chyba nie daje żadnych tak naprawdę super mocy, poza tym, że czasami masz lepsze promki. Ja nie wiem, już byłem pytany w Biedronce z milion razy, czy chcę założyć, zresztą pewnie. Masz często dwie w cenie, jednak to było za dużo, ale jak kupisz dwie i masz kartę Biedronka, to jest taniej, no. To masz taniej, nie? Ale to już było relatywnie tanie. Na przykład jak masz znajomego, który ma kartę Biedronka, tak jak ja mam w rodzinie, to po prostu podaję jego numer przy kasie.
No tak, ale to w ogóle, ale to wyszło całkiem niedawno, w sensie, no wcześniej chyba z kartą Moja Biedronka chyba tylko były naklejki na świeżaki. Nie. Bo mi się wydaje, że te promocje typu, że właśnie kupujesz dwie i jest taniej i to są takie rzeczywiście dobre promki, a nie tam 20 groszy taniej, to że wyszło całkiem niedawno. Nie, było od dawna, bo już z rok temu jak nic, to kupowałem właśnie takie trzy masełka dobre za cenę półtora tak naprawdę. Okej, okay, to może mi czas tak strasznie szybko ucieka, bo jakby... Masz 25 lat, Alu. Dobra. Ale w pierwszej chwili się zacząłem zastanawiać, czy mówisz prawdę i byłem przerażony. No dobra. I tym razem nie powiem, że kończymy tym akcentem, bo mówimy tak chyba za każdym razem i na każdym podcaście i na każdym filmie, który oglądam ostatnio, się to pojawia, że tym akcentem kończymy. Więc tym akcentem nie kończymy. Bo ja jeszcze powiem, że jeżeli... Tak jak Alu wspomniał na początek, a Ewa to przypomnieć na końcu, jeżeli... Taka formuła, jeżeli macie jakiekolwiek zdanie na temat tej formuły, że jest albo super, albo że jest lepsza niż poprzednia, albo że jest gorsza niż poprzednia, to napiszcie nam proszę, bo to nas zastanawia, czy jest ktoś, komu się taka formuła podoba. Więc dajcie nam znać w komentarzach na YouTubie, czy na Facebooku, to napiszcie nam, będziemy to brali pod uwagę. Albo w prywatnej wiadomości, jak się wstydzicie. Pamiętajcie, żeby się upomnieć o numer do przelewu. Dokładnie.